Pogaduszki u Lucynki. Odcinek 13 sezonu 7. Trzy najważniejsze zasady. Wyciszamy telefony. Nie nagrywamy. I pod żadnym pozorem nie rzucamy przedmiotami z naszych gości. Ale będzie to trudne. Dobra, Marek, zaczynamy. Tej nocy. Prawdopodobnie więcej niż w całym waszym życiu. Niż w całym moim życiu. Niż w całym twoim życiu. Tej nocy nie zapomni nikt, bo tej nocy niebo zamieni się miejscem ziemi. Dosłownie i przerośnie. Ale zanim to, kto z was ma ochotę wstać rano, podejść do lustra i wprost zakochiwać się w swoim obliczu? Kto z was chce czuć na sobie spojrzenie każdej osoby, obok której przechodzi? I czuć tą zazdrość wyciekającą z ich oczu. Kto z was chce czuć się jak milion dolarów? Jak milion dolarów? Jak najpiękniejsza istota na całej ziemi. No cóż, nie chcę was martwić, ale obawiam się, że nic tak nie poczujemy. No, wstęp miał być głęboki, ale jaka postać taki wstęp? Skończ już! Chodzę! Afrodyta! Zabawne. No dobrze, w takim razie skąd się wziął u ciebie pomysł?
siostro z zachwytem, ale jednocześnie z żalem, że wy, biedni nieszczęśnicy, nigdy nie zaznacie tego uczucia spełnienia, które czuję patrząc na swoją nieskazitelną, na swoje nieskazitelne wszystko tak właściwie. Dlatego stwierdziłam, że zacznę działać charytatywnie na rzecz wszystkich ludzi. Ruchy! Raz! Za chwilę startujemy. Viola, słuchaj, powiedz mi, dlaczego pani Adela jeszcze nie jest gotowa? A, sekundka! Oj, nie ma sekundka! Marek, światła! Lucyna, ja ci każę. Drodzy państwo, spokój, opanowanie, walka o dobro, pomoc drugiemu człowiekowi. To cechy dobrego i porządnego człowieka, ale jak się okazuje, nie tylko człowieka. Przed państwem Atena zostawiła. Mi się nie zgadza, żądzę cię z...
odcinając się od swojego byłego producenta, wskoczyły na nowy level muzycznej kariery. Mieliście Państwo przyjemność usłyszeć ich nowy singiel Toxic jako pierwsi, ponieważ dopiero teraz leciały na wszystkie portale streamingowe. 3, 2, 1... Piękna, wzruszająca chwila. Takie rzeczy tylko u nas. No dobrze, dziewczyno, opowiadaj, co na nas szykujecie. Nie chcę za dużo zdradzać, ale mamy już wszystkie gałąki na naszą debiutancką płytę, która będzie nas nazwać Monster. To bardzo mocna nazwa, dość dosłowna. Właśnie to chcemy dawać ludziom. Prawdę. Bez obiania bawełna. Świetna muza. Jasne. Spodziewam się, że nazwa mu bezpośrednio odnosi się do waszego. Tak. Do niego. Nie znam większego potwora niż on. Rozumiem. Powiedziałeś, że Monster będzie waszym debiutanckim albumem, co jednak nie do końca jest prawdą. Macie już ze sobą takie albumy jak Candy, Sweet Music czy Hello Honey. Skąd to stwierdzenie? Nowe życie. Nowy początek. Nowa ja. Odcięcie się od przeszłości. Rozumiem. Widzę, że między wami a Apollo jest ciągle żywy konflikt. Opowiedz nam coś o tym. Wiesz co, wolałabym o nim nie rozmawiać, żeby nie stwarzać mu większych zasięgów. Rozumiem, ale obawiam się, że stworzenie mu zasięgów tego wieczoru jest nieuniknione. Rozumiem. Kochani, nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie zaprosiła tu do nas serca dzisiejszej muzyki. Kogoś, bez kogo nuty nie łączyłyby się tak pięknie w całość. Kogoś, kto stoi na straży piękna, muzyki, poezji, to wszystko nazywając po prostu muzyką. Kochani, przed Państwem Apollo! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Lucyno, jak ty pięknie wyglądasz. Tak, dziewczynki, ja Was długo nie widziałem. Chodźcie, proszę. Jest Jona. Moja gwiazda, to chodźmy. Nie jest normalny. No widzisz, Lucyno, próbowałem, no zaczynajmy. Dobrze. Twoja wytwórnia osiąga od jakiegoś czasu niesamowite sukcesy. Tak, tak. Łebka mi się wokół kręci, jak tylko pomyślę o sukcesie moich dziewczynek, a tym samym sukcesy mojej wytwórni. Myślę, że to głównie dzięki niesamowitej Erato, która swoim głosem potrafi szczynić cuda. To tylko dowód na to, że praca czyni cuda. Pociskać ludziom w piekuno to każdy potrafi, wiesz? Nie mów tak do mnie, odbierając mi prawo do piosenek, odebrałeś sobie prawo, żeby tak do mnie mówić! Repomenę! Wiem, że zawsze konkurowałeś z Erato, teraz jej wychodzi, to musi być trudne, ale pamiętaj, wszyscy jesteśmy z tej samej branży. Łączy nas muzyka. Ty to nazywasz muzyką? Serio? Auto odcinek powinien być wpisany w rubryce wykonawca, a tekst? Czekaj, jak to było. Chodź, kochani, zapalimy w kominku i będzie nam gorąco. To ty jesteś gorący, jak to swajczone drewno. Kochanie, przytul mnie, się spał. Jeszcze niedawno mówiłaś, że lubisz takie. Zawsze pisaliśmy je razem, zastanawiając się, jak tak naprawdę wygląda miłość. Według gra to jak spajczone drewno. Men, jak długo się będziesz złościć, przecież wszystko jest okej. Okay. Ja mam dobrą wytwórnię, ty wychodzisz na prosto zbogacając się na ja mnie. Bogacę się na tobie, słucham? No przecież nazwa twojej, znaczy waszej nowej płyty bezpośrednio odnosi się do mojej boskości. Ty idioto, ty pomóżcie chyba! Proponuję, żebyście się uspokoili i normalnie porozmawiali. Mi się tam podoba. Nie uspokoję, że odebrałeś mi wszystko! Nienawidzę cię! Chyba wystarczy. Znamy już twoje nastawienie, Melpomene. Melpomene. Teraz może dziewczynki. Właśnie dziewczynki. Powiedzcie, aż tak źle było statusie. Nie. Widzisz, moja wszystko jest okej. Okay. No dobrze, kochani. Myślę, że to idealny moment, żeby zaprosić do nas kolejnego gościa. Kogoś, kto został zesłany na ziemię jako kara dla ludzi, a dziś jest błogosławieństwem, bo w końcu od kogo mamy się uczyć najnowszych tiktokowych trendów, jak nie od tych, którzy je tworzą. Świeża posiadaczka 20 milionów obserwacji na TikToku. Pandora!
chyba nigdy nie zagości na moim koncie. Ale na twoim chyba nie zagościło. Halo? Spokojnie, słuchajcie. Ale jakie pytanie? No, czy na twoim koncie zagościła już tak duża suma pieniędzy? Nie. Cały dochód przeznaczam na domy dziecka. Nie bogacę się. To zajęcie dla słabych. Nie powiedziałabym. To zajęcie dla ludzi sukcesu. Nie sprowadzaj mnie na tą drogę. Tak trzymaj, jesteś super. Jasne, to bardzo hojne, ale nie uwierzę, że nic sobie nie kupujesz. Jakieś markowe ciuszki? Głupie pytanie. Wszyscy tu mamy jakieś markowe ciuszki. No, ja nie. Wiem, czuję. Czasem kupię sobie coś droższego, ale tylko ze sprawdzonym śródem, żeby nikt na tym nie ucierpiał. To byłoby niezgodne z moim sumieniem. A to ciekawe, bo ostatnio wyszło dość sporo filmików na kanałach Komentery o tym, jak reklamowałaś na Instagramie skam. Ma co najciekawsze świadomie. Taka sytuacja miała miejsce, ale zostałam oszukana. Myślałam, że case na telefonie, który reklamuje, jest mocny i trwały, tak jak napisali w mailu, ale okazało się to kłamstwem. Na świecie jest tak wiele zła. Nie wzbudził twoich podejrzeń fakt, że case został stworzony ze szkła? Nie, nie zdawałam sobie sprawy, że ten materiał jest aż taki kruchy. Pewnie, ale nie nadrałaś, przepraszam. Każdy popełnia błędy. Pip! Będzie na to czas po programie. To nie chcę, to 2 minuty. No dobrze. Myślę, że każdy z nas jest ciekawy, jak zaczęła się twoja przygoda z internetem. Byłam biedną dziewczyną ze wsi, ale pewnego dnia uznałam, że muszę osiągnąć sukces, który pokaże wszystkim takim jak ja, że warto spełniać marzenia. Udało się. Wow, piękna historia. Widzę, że kochasz to, co robisz. Tak. Jakoś tak mi zaschło w gardle. Och, co za feler. Same puste puszki. Faktycznie. O co ci chodzi? Do ogłoszenia pragnienia potrzeba nam jednej rzeczy. Kamila! Zapraszamy na świetę! Persefona.
się doczekać, żeby zobaczyć, jak to ty popylasz po rozżarzonych węglach w sukieneczce w kwiatki. Widzę, że nie trafię do Hadesu. Może jakieś informacje? Oczywiście. No mów, pole elizyjskie. Głupi, podstępny, ha! Może teraz
jestem bardziej zapatrzonej w siebie osoby od ciebie. Kto tworzył twoje piosenki niemal w całości? Kto był na każde twoje zawołanie i złam każdej twojej zachcianki? Kto? Ja! Słyszysz, ja! Więc jakim prawem to ty miałbyś mieć prawa do tych piosenek? Słucham, ty niewdzięczna! Załóżę. Głupia postać!
zabawy jest pan. Oczywiście. Najbardziej lubisz, co nie? Cudze nieszczęście! Pewnie! Zdejdź z niego, bo robisz się nudno. Dobrze, że ja się dopiero robię, bo ty zawsze was nudna. Nie jestem nudna. Jesteś. Nie. Miłości. Czyli po prostu miłości. Zdanie.